Cześć. Przygotowuję Wam film z tłumaczeniem artykułu, który się nazywa How an Output Transformer Causes Distortion, co znaczy po prostu jak transformatory głośnikowe czy tam wyjściowe powodują zniekształcenia. Napisał to pan Norman H. Crowhurst. Dobrze przeczytałem. I chciałem Wam powiedzieć, że ten film z tym tekstem jest związany z filmem poprzednim, który nam wyjaśniał działanie transformatora głośnikowego. Myślę, że przed obejrzeniem tego należałoby zapoznać się z treścią filmu Dwa stany transformatora i zapoznać się z treścią filmu Łatwa dyskusja wyjaśniająca tam działanie transformatorów. Także zapraszam najpierw do tamtych filmów, a potem do tego. Tutaj też będzie dużo trudnych pojęć, także jeżeli nie znacie prawa spraw związanych z magnetyzmem, pojęcia, nie wiem, przenikalności są dla Was obce, to proszę zaznajomić się z tamtymi filmami, bo tam szczątkowo wyjaśniam te pojęcia. Jak transformatory głośnikowe powodują zniekształcenia? Norman H. Crowhurst. Artykuł napisany dla magazynu Audio w 1957 roku i ukazał się ten artykuł w lutowym wydaniu magazynu. Jest to też niejako uzupełnienie do filmu Łatwa do zrozumienia dyskusja na temat czynników, które wpływają na działanie transformatorów wyjściowych. Jest to moje autorskie tłumaczenie. Przygotowałem ten film w serii filmów o transformatorach głośnikowych, także jako uzupełnienie moich autorskich filmów, które pojawiły się na początku wyjaśniania działania wzmacniacza lampowego. W artykule czytamy: stosowanie transformatorów audio od dawna jest przestarzałe, ponieważ powodują zniekształcenia. W rzeczywistości transformator głośnikowy wydaje się być prawie jedynym ocalałym elementem wzmacniacza z przeszłości i podjęto wiele prób obejścia się bez niego. Kilka wzmacniaczy zaprojektowano tak, aby zrezygnować z transformatora wyjściowego, najwyraźniej w przekonaniu, że transformator wyjściowy jest główną jeszcze do rozwiązania przyczyną zniekształceń. Dokładna analiza wykaże, że zwykle lampy wprowadzają więcej zniekształceń niż transformator wyjściowy i że dobrze zaprojektowany wzmacniacz wykorzystujący konwencjonalny transformator wyjściowy może osiągać znacznie niższy poziom zniekształceń niż jest to możliwe bez jego użycia. Wydaje się, że pomija się kilka prostych prawd na temat transformatorów. Gdy krzywe charakterystyk lampy powodują zniekształcenia, to one dotyczą wszystkich częstotliwości. Ale zniekształcenia, które powoduje transformator z powodu nieliniowości jego prądu magnetyzującego, dotyczy tylko niskich częstotliwości. Najgorzej wykonany transformator nie będzie zniekształcał średnich częstotliwości w sposób, w jaki zniekształca zarówno przy niższych, jak i wyższych częstotliwościach. To jest jedna z rzeczy, które wyjaśnimy w tym artykule. Ale na pewno ktoś powie, że transformator może powodować zniekształcenia przy średnich częstotliwościach. Pamiętam, jak wymieniłem transformator, a wymiana nie dawała tak dużej mocy bez zniekształceń jak oryginał. Czy to nie dowodzi, że transformator zniekształca przy średnich częstotliwościach? Aby zrozumieć przyczynę tego doświadczenia, rozważymy wpływ wydajności transformatora na działanie wzmacniacza. Tutaj w tym artykule słowo wydajność jest skojarzone z efektywnością lub sprawnością transformatora. Więc omówmy sobie znaczenie sprawności transformatora. Wzmacniacze są przystosowane do dawania pewnej maksymalnej mocy, określonej przez wydajność lamp końcowych. Jednak moc wyjściowa jest zawsze mierzona po stronie wtórnej transformatora wyjściowego, jak pokazano na rysunku. Dobry transformator wyjściowy ma prawdopodobnie około 95% sprawności. Oznacza to, że jeśli wzmacniacz daje moc wyjściową 50 W, mierzoną po stronie wtórnej transformatora, to od strony pierwotnej musi być dostarczane prawie 53 W czystej mocy. Jest to trochę trudne do zweryfikowania na podstawie rzeczywistych pomiarów. Najprostszym krokiem w tym kierunku jest usunięcie wtórnego obciążenia rezystancyjnego i przyłożenie obciążenia między anody po stronie pierwotnej, jak na tym rysunku. Jeśli obciążenie wtórne wynosi 16 ohmów, a transformator ma przekładnię, która określa to na, powiedzmy, rezystancję 6000 ohmów między anodą a anodą, wówczas do obwodu pierwotnego należy podłączyć rezystor 6000 ohmów o mocy rozproszania co najmniej 50 W. Moc jest teraz dostarczana przez lampy mocy bezpośrednio do obciążenia, bez przechodzenia przez transformator głośnikowy i może być teraz mierzona na rezystorze 6000 ohmów. Ale wszystkie straty w transformatorze głośnikowym nie zostały usunięte przez przeniesienie obciążenia ze strony wtórnej na pierwotną. Straty
w rdzeniu transformatora są nadal obecne. Jeśli z 3 W utraconych w transformatorze 1 W jest spowodowany stratami w rdzeniu, a 2 W stratami rezystancji uzwojenia, po polsku mówimy stratami w miedzi, zmierzymy tylko 52 W w obciążeniu podłączonym do uzwojenia pierwotnego, ponieważ dodatkowy 1 W będzie nadal tracony w rdzeniu. Ta dyskusja opiera się na transformatorze o sprawności 95%. 50-watowy transformator głośnikowy o sprawności 95% i naprawdę dobrej charakterystyce częstotliwościowej od 20 Hz do 20 kHz będzie dość duży i drogi. 5% utrata mocy to tylko 0,2 dB, więc niektórzy będą twierdzić, że możemy zaakceptować transformator o sprawności 90%, który nadal stanowi stratę mniejszą niż 0,5 dB. W celu uzyskania lepszej jakości pod względem odpowiedzi częstotliwościowej w rozsądniejszych rozmiarach i kosztach. Pod pewnymi względami drugi transformator można uznać za pracę lepszej jakości niż pierwszy. Ale przypuśćmy, że zastosowaliśmy transformator o wydajności 90% we wzmacniaczu, który pierwotnie wykorzystywał 95% transformator. Lampy nadal będą dawać tę samą moc, nieco mniej niż 53 W, co z transformatorem o wydajności 95%. I dostarczy to 50 W po stronie wtórnej. Ale z transformatorem o sprawności 90% te same lampy będą dostarczać nieco ponad 47 W do strony wtórnej. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać niezbyt poważną stratą. Jeśli wykonasz pomiar przy 47 W po stronie wtórnej, możesz poprawnie ocenić jego prawdziwą wartość. Ale niestety lampy wyjściowe, które dają 50 W, szybko ulegają zniekształceniom, gdy są zmuszane do pracy na coraz wyższym poziomie. Charakterystyka zniekształceń jest podobna do tej pokazanej na rysunku. Zniekształcenie przy 53 W, które daje 50 W z 95% transformatora, może wynosić tylko 0,5%, ale żeby uzyskać prawie 56 W potrzebnych do wysterowania 90% transformatora, zniekształcenia mogą wzrosnąć do 2,5%, a nawet więcej. Jeśli więc pomiar jest wykonywany tylko na poziomie 50 W, mierzonym po stronie wtórnej, można łatwo odnieść wrażenie, że drugi transformator wyjściowy znacznie zwiększa zniekształcenia w porównaniu z pierwszym. Niestety, wiele osób kładzie duży nacisk na uzyskanie pełnej wartości mocy znamionowej, mieszczącej się w limicie zniekształceń. Jeśli moc wyjściowa ma wynosić 50 W przy zniekształceniach 0,5%, to uznaje się, że wzmacniacz ma poważny brak, jeśli dostarcza tylko 48 W przy zniekształceniach 0,5% i działa do 2-3% zniekształceń, gdy moc wyjściowa wzrośnie do 50 W. Ten punkt widzenia może poważnie zaszkodzić ocenie jakości transformatora, gdy jedyną wadą transformatora jest to, że jest on nieco mniej sprawny, powoduje utratę 0,5 dB, a może nawet mniej, zamiast oryginalnych 0,2 dB. Zniekształcenia niskich częstotliwości. Na końcu odpowiedzi o niskiej częstotliwości transformator głośnikowy powoduje zniekształcenie spowodowane nasyceniem rdzenia, co powoduje nieliniowy prąd magnesujący. To kiedyś było zawsze prawdą, ale w ostatnich latach, w przypadku nowoczesnych materiałów magnetycznych i niektórych metod pracy lampy, stwierdzenie to wymaga modyfikacji, a w jaki sposób zobaczymy. Najpierw jednak sprawdzimy, jak mierzymy przebieg niskiej częstotliwości samego transformatora i jakie wyniki otrzymujemy. Tutaj przypominam jeszcze raz o roku napisania tego artykułu. Był to 1957. Przebiegi transformatora. Na rysunku 4a przedstawia się układ do pomiaru prądu magnesującego w testowanym transformatorze za pomocą oscyloskopu. Rezystor R powinien być tak dobrany, aby spadek napięcia na nim był małym ułamkiem tego na uzwojeniu transformatora, aby napięcie na uzwojeniu było również zbliżone do sinusoidy. Ponieważ pełne napięcie sieciowe prawdopodobnie nie wystarczy do wytworzenia nasycenia w obwodzie pierwotnym transformatora wyjściowego, do testu należy użyć uzwojenia wtórnego, pozostawiając obwód pierwotny w stanie otwartym i uważając, aby nie zbliżyć się zbytnio do odizolowanych końców z powodu wysokiego napięcia przemiennego. W tym przypadku na zaciskach pierwotnych będzie kilkaset voltów. To jest niebezpieczne dla życia. Wróćmy do tekstu. Ważne jest, aby uważać, w którą stronę autotransformator jest podłączony do sieci, a także aby sprawdzić, czy uziemienie oscyloskopu nie jest połączone z uziemieniem sieci, ponieważ w tych pomiarach uziemienie oscyloskopu połączone jest do pływającego punktu między rezystorem R a jedną stroną uzwojenia transformatora. Dlatego należy uważać, aby nie mieć więcej niż jednego punktu uziemienia,
a także unikać kontaktu między metalową obudową oscyloskopu a inną uziemioną metalową obudową. Oscylogram, jaki daje układ z rysunku 4A, gdy rdzeń zaczyna wchodzić w stan nasycenia, pokazano na rysunku 5A. Napięcie przyłożone do zacisków pionowych vertical jest w przybliżeniu sinusoidalne, podczas gdy napięcie na zaciskach odchylania poziomego horizontal podąża za przebiegiem prądu magnesującego, pokazanym oddzielnie względem konwencjonalnej podstawy czasu na rysunku 5D. Po niewielkiej adaptacji obwód można skonfigurować tak, aby wyświetlał dobrze znaną pętlę histerezy dla rdzenia transformatora. Niezbędne zmiany przedstawiono na rysunkach 4B i 4C. W przypadku zastosowania napięcia sinusoidalnego strumień magnetyczny w rdzeniu jest również sinusoidalny, ale przesunięty o 90 stopni od napięcia, którego wywołuje, czyli wprowadzając 90 stopni przesunięcia fazowego do odchylania pionowego oscyloskopu, możemy wytworzyć pętlę histerezy. Najpierw musimy ustawić przesunięcie fazowe o 90 stopni. W tym celu dodaje się komponenty pokazane na rysunku 4B, a zmienny rezystor 25 megaohma i regulację wzmocnienia oscyloskopu ustawia się tak, aby uzyskać oscylogram kołowy z rysunku 5B. Następnie bez zmiany ustawienia rezystora zmiennego 250 kilo zmienia się obwód na układ z rysunku 4C. Wtedy zostanie wyświetlona pętla histerezy pokazana na rysunku 5C. To ustawienie da pętlę histerezy przy 60 Hz, a jej zachowanie na różnych poziomach można obserwować, obracając autotransformator w górę i w dół. Chodzi tutaj o zmianę wartości na wyjściu wariaka. Jednak aby ustawić konfigurację tak, aby ta procedura mogła być powtarzana przy różnych częstotliwościach, można uwzględnić układ przełączania, jak na rysunku 1D, który zapewnia wykonanie połączeń pokazanych na rysunkach 4A, B, C w krótkich odstępach czasu. Wariak powinien być następnie zasilany ze wzmacniacza dużej mocy, który dostarczy niezbędne napięcie bez zniekształceń przebiegu przy wymaganych częstotliwościach. Dzisiaj robilibyśmy to pewnie specjalnym generatorem częstotliwości zwanym generatorem mocy. Są to generatory, które mają dosyć dużą moc na wyjściu i na przykład pracują w paśmie akustycznym. Jeśli przełączysz oscyloskop z powrotem na zwykłą podstawę czasu, co oznacza, że wejście poziome zostanie odłączone, a wejście pionowe jest wyświetlane w funkcji czasu, można uzyskać przebiegi pokazane na rysunku 5D, z wyjątkiem przebiegu strumienia magnetycznego, ponieważ nie ma sposobu na jego zmierzenie. Chociaż te przebiegi mogą być wyświetlane, nie ma prostego sposobu identyfikacji względnej fazy. Korzystanie z oscylogramów typu pętli pokazanych na rysunku 5A, B, C ma więc swoje zalety. Transformatory w obwodzie lampowym. Wszystkie te oscylogramy wykorzystują co najmniej w przybliżeniu sinusoidalny przebieg napięcia. Zniekształcenie występuje, ponieważ napięcie odbiega od prawdziwej fali sinusoidalnej. Dzieje się tak, ponieważ zniekształcony przebieg prądu jest pobierany z rezystancji źródła, która powoduje spadek napięcia. W układzie z rysunku 4 zastosowaliśmy autotransformator i niską wartość rezystora R, aby utrzymać przybliżone napięcie sinusoidalne, unikając spadku napięcia na źródle. Ale w praktycznych obwodach wzmacniacza rezystancja anodowa lamp końcowych nie pozwala na ten warunek. Wyjście pentodowe. Pentoda jest wirtualnie źródłem prądu, więc przechylając się na chwilę drugą skrajność, możemy założyć, że prąd jest sinusoidalny, jak pokazano na rysunku 6A. W tym przypadku strumień magnetyczny zostanie określony przez pętlę histerezy i napięcie z kolei jest wytwarzane z prędkością, z jaką strumień zmienia się w dowolnym momencie. Wytworzone przebiegi pokazano na rysunku 7A. Prąd i napięcie można oczywiście wyświetlić na oscyloskopie, ale strumień magnetyczny możemy tylko wydedukować. Te przebiegi dotyczą w przybliżeniu stopnia wyjściowego pentody bez sprzężenia zwrotnego. Gdy jest używane sprzężenie zwrotne, przebieg napięcia jest podawany z powrotem na cały wzmacniacz, aby skorygować przebieg prądu, który nie jest już sinusoidalny. Wyjście triodowe. Na rysunku 6B pokazuje się, jak możemy symulować stan wzmacniaczy triodowych. Napięcie wejściowe, które jest sinusoidalne, należy traktować jako napięcie obwodu otwartego na anodzie. To napięcie wejściowe jest napięciem przyłożonym do siatki pomnożonym przez współczynnik wzmocnienia lampy. Rezystancja źródła odpowiada rezystancji anodowej lampy, a z powodu spadku napięcia na rezystancji źródła wywołanego prądem pobieranym przez uzwojenie transformatora, napięcie na zaciskach napięciowych będzie się różnić od napięcia wyjściowego, jak pokazano na rysunku 7B. Zauważmy, że napięcie na zaciskach jest znacznie
znacznie bliżej fazy z napięciem wejściowym niż zależność fazowa między napięciem a prądem z rysunku 7a. Z tej krótkiej dyskusji jasno wynika, że prąd magnesujący i napięcie na zaciskach transformatora nie mogą być jednocześnie sinusoidalne. W praktyce oba odbiegają od prawdziwej fali sinusoidalnej w kształcie i skutkuje to pewną ilością zniekształceń. Inny rodzaj zniekształceń niskiej częstotliwości. Jeśli jednak prąd magnesujący stanowi stosunkowo niewielką część całkowitego prądu w uzwojeniach transformatora, zniekształcenia mogą być bardzo małe. Oscylogramy te były wyświetlane przy nieobciążonym transformatorze, tak aby prąd magnesujący był jednym prądem w uzwojeniach. Gdyby transformator został obciążony przez nominalną rezystancję, przebiegi prawdopodobnie byłyby nie do odróżnienia od czystego sinusa, a zniekształcenia można by było wykryć tylko za pomocą analizatora. Prąd magnesujący lub prąd wzbudzenia jest niezmiennie związany ze skuteczną indukcyjnością uzwojenia pierwotnego, a sposób, w jaki transformator zniekształca przy niskich częstotliwościach, zależy od dokładnej zależności między indukcyjnością uzwojenia pierwotnego, indukcyjnością wodootwartego OCL, a prądem magnesującym. Rozróżnienie to zilustrują dwa przypadki liczbowe. Najpierw załóżmy, że prąd magnesujący stanowi 10% prądu obciążenia. Oznacza to, że reaktancja wynikająca z indukcyjności uzwojenia pierwotnego byłaby 10-krotnie większa niż rezystancja robocza uzwojenia pierwotnego. Spowodowałoby to tłumienie mniejsze niż 0,5 dB. Ale jeśli ten prąd magnesujący osiągnął nasycenie, więc przebieg prądu magnesującego jest taki, jak pokazano na rysunku 7b, zawierający 20% harmonicznej, ten prąd magnesujący, stanowiący 1/10 całkowitego prądu obciążenia lamp mocy, może wytworzyć 1/10 tej wartości zniekształcenia w przebiegu wyjściowym, czyli 2%. Drugi rodzaj zniekształcenia, który może wystąpić przy niskich częstotliwościach, wcale nie jest bezpośrednio związany z przebiegiem prądu magnesującego. Transformator może działać dobrze w granicach nasycenia, ale indukcyjność reprezentuje tylko reaktancję, powiedzmy dwukrotnie większą od rezystancji obciążenia. Spowoduje to utratę około 1 dB przy tej częstotliwości, a także spowoduje, że linia obciążenia na charakterystyce lampy otworzy się w elipsę. W tym przypadku obecne zniekształcenie będzie spowodowane eliptyczną linią obciążenia, a nie nieliniowością prądu magnesującego transformatora. Inna odmiana tego stanu występuje we wzmacniaczach z dużą ilością sprzężenia zwrotnego. Powoduje to niską, skuteczną rezystancję źródła, więc składowa odkształcająca prądu magnesującego nie odkształca znacznie napięcia. Przy współczynniku tłumienia 30, prąd magnesujący 25% prądu obciążenia i zawierający 30% harmonicznych spowoduje tylko 0,25% zniekształceń na wyjściu, ale 25% reaktywnego prądu magnesującego może spowodować obcinanie sygnału przez lampy, powodując znacznie większe zniekształcenia niż te. Ponieważ to zniekształcenie spowodowane obciążeniem biernym jest dość podobne do przypadków, które transformator wywołuje na wysokich częstotliwościach, rozważymy je razem. Na rysunku 8a pokazano praktyczny obwód transformatora wyjściowego, podczas gdy na rysunku 8b pokazano obciążenie widziane przez lampy wyjściowe. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że w oryginalnym artykule nie ma tych rysunków. W artykule jest tylko rysunek 8, praktyczny i zastępczy obwód transformatora wyjściowego dla odpowiedzi w zakresie wysokiej częstotliwości. I to jest ten rysunek, który widzicie na ekranie. Poszukałem w książce naprawa wzmacniaczy i gramofonów odpowiedni schemat i widzicie go w tej chwili na ekranie. Jest to przybliżony schemat do tego, który prawdopodobnie powinien być w tym artykule. Wróćmy do tekstu. Bezpośrednie bocznikowanie z anody do anody to pojemność strony pierwotnej transformatora. Rezystancja obciążenia wzrasta o stosunek n kwadrat, ale ze względu na strumień upływu, który wydostaje się między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym, istnieje efektywna indukcyjność między tym obciążeniem a lampami, pokazana w obwodzie zastępczym na rysunku 8b, jako indukcyjność upływu. No i tutaj mamy problem, bo nie mamy tego rysunku. Pojemność uzwojenia ma takie same właściwości, jak każda inna pojemność w obwodzie. Indukcyjność rozproszenia jest dokładnie dopasowana do każdej indukcyjności powietrzno-rdzeniowej. Nie może ona sama w sobie powodować zniekształcenia. Indukcyjność powietrzno-rdzeniowa
To jest indukcyjność, która jest w transformatorze ze szczeliną powietrzną, dlatego powietrzno-rdzeniowa. Poza tym wszystkie laminaty, gdy są składane, mają zawsze jakąś przerwę między sobą z powodu lakieru izolacyjnego. Kiedyś były przekładki bibułkowe, dzisiaj mamy te rdzenie składane z blach krzemowych lakierowanych. No ale to też jest jakieś tam powietrze między blachami rdzenia, między żelazem. Wróćmy do tekstu. Jeśli jednak indukcyjność rozproszenia jest dominującą reaktancją na końcu wysokiej częstotliwości, wówczas rezystancja obciążenia odniesiona z powrotem do uzwojenia pierwotnego będzie wyglądać jak rezystancja z indukcyjnością połączoną szeregowo. Jeśli lampy wyjściowe powodują zniekształcenia z szeregową reaktancją dodaną do rezystancji obciążenia, to ten rodzaj transformatora wydaje się powodować zniekształcenia. W innych wzmacniaczach zniekształcenia mogą pojawiać się szybciej, gdy reaktancja jest dodawana równolegle do rezystancji obciążenia. W tym przypadku transformator, w którym pojemność uzwojenia jest dominującą reaktancją na końcu wysokiej częstotliwości, będzie szybciej wykazywał zniekształcenia. Fakty te można łatwiej ocenić, patrząc na ten wpływ na wypadkowej linii obciążenia reaktancji przekładane szeregowo i równolegle z obciążeniem rezystancyjnym. Rodzaje wytwarzanych elips pokazano na rysunku 9 i 10. Kiedy tego rodzaju eliptyczna dygresja zostaje zastosowana do charakterystyki lampy, zniekształcenie może pojawiać się szybciej, gdy elipsa odchodzi od prostej bardziej z jednej strony niż z drugiej strony. Dwa sposoby, jakie reaktancje z rysunku 8b mogą powodować otwarcie linii obciążenia w elipsie, pokazano w porównaniu z kompozytową charakterystyką lampy na rysunku 11. Szeregowa indukcyjność upływu powoduje dodatkowy spadek napięcia w stosunku do obciążenia i zwiększa efektywne wahania napięcia anody, jednocześnie zmniejszając prąd. Pojemność bocznikowa pobiera dodatkowy prąd z lamp wyjściowych i ma tendencję do obniżania wahań napięcia anodowego. Wynikowa elipsa zależy od tego, który z tych dwóch efektów jest większy. Jak zobaczymy obecnie, transformator może przedstawiać jeden z dwóch rodzajów impedancyjnej reakcji na lampy końcowe. Z punktu widzenia potencjalnych zniekształceń wysokich częstotliwości jest to najważniejsza różnica między różnymi transformatorami wyjściowymi, które mogłyby dawać taką samą odpowiedź częstotliwościową. Jak reaktancja powoduje zniekształcenia? Na rysunku 11 te prawie równoległe linie nie są narysowane niedbale. Przedstawiają typowe, złożone krzywe dla pary lamp typu pentodowego lub tetrodowego, działającego w trybie przeciwsobnym. W praktyce te linie nie byłyby proste, ale lekko zakrzywione. Wystarczy porównać to z charakterystyką lampy. Do prostego przedstawienia rysunku pokazano je jako linie proste, ale kąt nachylenia tych linii jest reprezentatywny dla typowych lamp. Linia środkowa przechodząca przez punkt pracy znajduje się na najmniejszym nachyleniu, podczas gdy skrajne linie reprezentujące zerowe napięcie siatki sterującej na przeciwległych lampach mają najbardziej strome nachylenia. Ten fakt jest ogólnie prawdą, niezależnie od tego, czy używane są pentody czy triody. Jest to nieco bardziej widoczne w przypadku lamp typu tetrodowego lub pentodowego niż w przypadku triod, ale trend jest ten sam. Groty strzałek zaznaczone na dwóch elipsach pokazują, w jaki sposób punkt orientacyjny przemieszcza się po elipsie w trakcie cyklu. I chciałbym Wam tutaj zaznaczyć te groty tych strzałek, ale niestety w oryginalnym artykule tego nie ma. Musimy sobie na podstawie opisu wyobrazić, jak to się zachowuje. Zwróćmy uwagę, że dla pojemności bocznikującej odstęp między przecięciami w kolejnych liniach napięcia siatkowego jest szerszy, wychodząc od zera niż przy powrocie. Podczas gdy dla indukcyjności szeregowej jest węższy od zera niż przy powrocie. Prowadza to zniekształcenia przedstawione na normalnym wyświetlaniu przebiegu, który przedstawiono na rysunku 12. Na krzywej A nachylenie od każdego szczytu z powrotem do linii zerowej jest bardziej strome niż od linii zerowej do następnego szczytu. Krzywa B jest falą sinusoidalną, reprezentującą wyjście z rezystancyjną linią obciążenia, podczas gdy krzywa C pokazuje stan odwrotny do krzywej A. Nachylenie w górę od zera do szczytu jest bardziej strome niż powrót ze szczytu do zera. Jeśli wahania napięcia siatkowego wzrosną nieco bardziej niż pokazano na rysunku 11, obcinanie występuje na obu końcach linii obciążenia. Kropkowane sekcje na rysunku 12 pokazują, jak obcinanie pojawia się na każdym z przebiegów wyjściowych. Wracając teraz do przypadku pierwotnej indukcyjności bocznikującej powodującej zniekształcenie, spowoduje to powstanie elipsy w podobnym położeniu do tego pokazanego dla pojemności bocznikującej na rysunku 11, ponieważ będzie pobierać więcej prądu z anody dla mniejszych wahań napięcia niż rezystancyjna linia obciążenia, ale kierunek
obrotów zostanie odwrócony, ponieważ jest to przeciwny rodzaj reaktancji. Oznacza to, że rodzaj kształtu fali będzie podobny do tego wytwarzanego przez indukcyjność szeregową, jak pokazano w punkcie A na rysunku 12. Jeśli nastąpi obcinanie z powodu tego efektu bocznikowania, może być wspomagane przez sprzężenie zwrotne, wówczas spłaszczenie również będzie w pozycji podobnej do pokazanej na krzywej A. Cała powyższa dyskusja upiera się na symetrycznych formach zniekształcenia. Niektóre rodzaje zniekształceń, szczególnie przy wysokich częstotliwościach, występują z powodu asymetrycznego obciążenia transformatora głośnikowego. Jeśli indukcyjność rozproszenia i pojemność uzwojenia nie są równomiernie rozłożone między dwiema połówkami uzwojenia pierwotnego, każda może mieć swój własny wzór częstotliwości rezonansowych. Spowoduje to powstanie różnic fazowych w obwodach dwóch anod, innych niż normalnie odwrócone o 180 stopni. I te różnice, szczególnie w A, obwodach wyjściowych pentod i B z ogólnym sprzężeniem zwrotnym, mogą powodować najbardziej nieregularne formy asymetrycznego zniekształcenia fali. W pewnym sensie transformator wyjściowy jest odpowiedzialny za tego rodzaju zniekształcenia, ale nie jest to spowodowane nieliniowością w przyjętym sensie. Wszystkie reaktancje w transformatorze, które to powodują, są liniowymi elementami obwodu. Rozpoznawanie zniekształceń. Krzywe pokazane na rysunku 7 i rysunku 12 pokazują, jak przebiegi odbiegają od sinusoidy przy stosunkowo dużej ilości zniekształceń. Trudno byłoby określić przyczynę zniekształceń na podstawie przebiegu, gdy są one mniejsze jak 5%. Potrzebujemy więc bardziej precyzyjnej metody obserwacji. W niektórych przypadkach zniekształcenia byłyby większe niż 5% bez zastosowania ogólnego sprzężenia zwrotnego. W takich przypadkach opisana metoda testowania jest bardzo pomocna, ponieważ pokazuje pierwotną ilość zniekształceń nawet przy podłączonym sprzężeniu zwrotnym. Ta bardzo prosta metoda wykorzystuje oscylogramy pętli na oscyloskopie, używając konfiguracji pokazanej na rysunku 13. Jeśli zastosowane jest ogólne sprzężenie zwrotne, przebieg na anodzie może być praktycznie sinusoidalny, ale aby to osiągnąć, przebieg na siatce sterującej może wymagać znacznego odstępstwa od prawdziwej fali sinusoidalnej. Jednak oba przebiegi, obserwowane osobno, mogą być tak bliskie fali sinusoidalnej, że trudno jest określić, jaki rodzaj zniekształcenia występuje, ale przy użyciu metody obserwacji pętli są porównywane dwa przebiegi, a rodzaj zniekształceń jest dużo prostszy do zidentyfikowania. Przed zastosowaniem tej metody należy upewnić się, że wzmacniacz jest zbalansowany. Chodzi o to, żeby upewnić się, że przebiegi na obu siatkach są identyczne, co skutkuje identycznymi przebiegami na obu anodach. Różnica między przebiegami z każdej strony wykazuje na brak odpowiedniego wyważenia gdzieś we wzmacniaczu, na co należy zwrócić uwagę przed dalszym badaniem. Więc założymy, że wzmacniacz pracuje w warunkach dobrego zrównoważenia. Rysunek 14 pokazuje rodzaje śladów, które zostaną uzyskane na oscyloskopie dla każdego z omówionych przez nas odniosł zniekształcenia, z wyjątkiem asymetrycznego, które może powodować taką różnorodność form, że żaden oscylogram nie może być uznany za reprezentatywny. Są nieco przesadzone, więc widać wyraźnie różnice w kształcie. Obserwacja śladu oscyloskopu, nawet jeśli zniekształcenie jest niewielkie, szybko zidentyfikuje, która z tych odmian lub kombinacja dwóch lub więcej występuje. Na rysunku 14a widać rodzaj śladu wytwarzanego raczej przez nasycenie niż obciążenie reaktancyjne. Przyczyna tego kształtu będzie widoczna w odniesieniu do rysunku 7b, gdzie napięcie wejściowe i końcowe są praktycznie w fazie, ale to ostatnie ma znaczne zniekształcenia. Rysunek 14b pokazuje rodzaj śladu wytwarzanego przez zależność przedstawioną na rysunku 7a, gdzie główny efekt wynika z reaktancji indukcyjnej. Prąd magnesujący zbliża się do opóźnienia fazowego 90 stopni w stosunku do zacisków napięciowych. Na rysunku 7a prąd jest sinusoidalny, a przebieg napięcia jest zniekształcony. Jeśli ogólne sprzężenie zwrotne zostanie użyte do skorygowania przebiegu wyjściowego tak, aby przebieg napięcia wyjściowego był prawie sinusoidalny, sekwencja relacji będzie podobna, więc plamka będzie przemieszczać się po podobnej ścieżce, ale jej prędkość przesuwu będzie się zmieniać. W każdym przypadku wyświetlana pętla jest podobna do rysunku 14b. 14c pokazuje rodzaj śladu wytwarzanego przez reaktywną elipsę na charakterystyce przeciwsobnej. Jeśli elipsa odbiega od swojego prawdziwego kształtu, przez prostowanie wzdłuż naprzemiennych ćwiartek i zaginanie wzdłuż pozostałych, jak pokazano tutaj,
Przyczyną zniekształcenia jest reaktywne obciążenie lamp wyjściowych. Rysunek 14D pokazuje, jak przesterowanie, czyli obcinanie, wpływa na obciążenie reaktancyjne. Jeśli zaciski odchylania poziomego pobierają napięcie z obwodu siatkowego, jak pokazano na rysunku 13, to wychylenie zostanie gwałtownie ograniczone przez prąd siatki sterującej, tworząc odcięty koniec pokazany linią ciągłą. Linia przerywana przedstawia prawdziwy eliptyczny kształt w przypadku braku odcinania. Jeśli odchylanie poziome zostanie podłączone do jakiegoś punktu wcześniejszego we wzmacniaczu, obcinanie siatki nie będzie widoczne na skali poziomej oscyloskopu, ale jej wynik na przebiegu wyjściowym spowoduje zniekształcenie reprezentowane przez krzywą przedstawioną za pomocą kresek i kropek na rysunku 14D. Charakterystyka impedancji. Przesuwając generator audio po tych wyższych częstotliwościach, możemy zobaczyć, jaki rodzaj odpowiedzi obciążenia transformator wytwarza dla lamp wyjściowych, rysując odpowiedni oscylogram. Jedną odmianę zilustrowano na rysunku 15, który przedstawia wyświetlanie prezentowane przy kolejno wyższych częstotliwościach, począwszy od średniej częstotliwości, gdy obciążenie jest rezystancyjne. Najpierw indukcyjność rozproszenia zwiększa napięcie wyjściowe, tworząc elipsę o lekko zwiększonym nachyleniu, pokazaną na rysunku B. Kontynuując do wyższych częstotliwości, reaktancja pojemnościowa zaczyna działać. Osiągany jest punkt, w którym dwa reaktywne składniki wytwarzają dynamicznie rezystancyjną linię obciążenia, jak na rysunku C. Ponieważ efektywna rezystancja jest teraz wyższa niż pierwotna wartość, a nachylenie oscylogramu będzie bardziej strome niż w A. Nie należy mylić nachylenia z długością. Jeśli wzmacniacz ma nierównomierną charakterystykę częstotliwościową, długość linii lub rozmiar ścieżki może wzrosnąć lub zmniejszyć się, ale nachylenie wskazuje względne znaczenie tylko dla stopnia wyjściowego. Na rysunku 14D dalszy wzrost częstotliwości odwraca reaktancję na stronę pojemnościową i amplituda wyjściowa spada w stosunku do amplitudy wyjściowej. Wreszcie na rysunku 14E reaktancja pojemnościowa jest na dobrej drodze do spadku przy wysokich częstotliwościach. Alternatywny rodzaj charakterystyki impedancji obciążenia, jaką transformator może przedstawić w stopniu wyjściowym, ma w całości przeważającą reaktancję pojemnościową. Zdarza się, że indukcyjność rozproszenia jest tak niska, że rezystancja obciążenia jest ściśle sprzężona z obwodem pierwotnym, a pojemność uzwojenia pierwotnego powoduje znaczne odchylenie, zanim indukcyjność rozproszenia będzie miała znaczący wpływ. W tym przypadku pośrednie wzory reprezentowane przez B, C, D na rysunku 15 nie pojawią się, ale przejście będzie bezpośrednio od prostej A do elipsy E na rysunku 15. Wnioski. Na podstawie faktów powszechne uprzedzenie do transformatorów głośnikowych wydaje się nieuzasadnione, ale nie oznacza to, że powinniśmy się odwrócić i ponownie dawać transformatory audio w inne miejsca układu zamiast lamp. Być może transformatory międzystopniowe umarły trochę przedwcześnie z powodu uprzedzeń, ale pojawienie się ogólnego sprzężenia zwrotnego i tak podpisałoby ich wyrok śmierci. Faktem jest, że lampy nadal są główną przyczyną zniekształceń. W tym artykule skoncentrowano się na przedstawieniu jasnego obrazu tego, jak dokonać pomiarów wydajności transformatora, ze szczególnym uwzględnieniem określenia przyczyny zniekształceń. Czasami dwa transformatory mogą być zasadniczo równie dobre, ale nie będą działać równie dobrze w tych samych obwodach wzmacniacza bez pewnych modyfikacji obwodu. No i to jest koniec tego artykułu. Chciałbym zaznaczyć, że pan Sykin rozbił obciążenia na rezystancyjne, pojemnościowe i indukcyjne i każdy z tych przypadków szczegółowo omówił. Jest tam bardzo dużo wyprowadzenia wzorów, więc zastanawiam się jeszcze, w jaki sposób wam to skondensować i w jaki sposób to omówić. Gdy znajdę jeszcze jakieś ciekawe artykuły na temat transformatorów w literaturze angielskiej, to wam je przedstawię. A teraz zachęcam was do szukania i czytania książek. Jako postscriptum chciałbym was zachęcić do szukania książek, które jak widzicie tutaj mam zgromadzonych na dysku twardym. Są to książki, które można znaleźć w sieci. Jest nawet strona archiwizacyjna, gdzie książki są dostępne. I jest to właśnie ta witryna. Tutaj pod tym linkiem macie dostęp do zasobów. I książki wyglądają tak. To jest jedna z tych książek, Graphical Construction for Vacuum Tube Circuits, Albert Priceman. I tak jest content. Polecam to zwłaszcza osobom, które znają język angielski, czyli głównie młodzież, żeby zanim nie wypowie się w komentarzach, sprawdziła swoją wiedzę i poprawność założeń, które tam
właśnie poruszają w komentarzach, bo czasami, przyznaję szczerze, piszecie bzdury. Tych komentarzy nie widać, bo jak powiedziałem w filmie o kanale, komentarze, które przeczą logice, nie są widoczne. Staram się, żeby wszystkie rzeczy były tutaj merytoryczne, oparte na solidnych źródłach. Właśnie on te źródła pokazuje. To jest tylko część anglojęzyczna. Mam jeszcze rosyjską część i też literaturę polską. Cenię sobie bardzo pana Masewicza, pana Witorta. Dlatego też chętnie czytam komentarze napisane po polsku. Komentarze, które wnoszą coś do filmu, a nie na przykład ktoś mi zwraca uwagę, że źle wymówiłem Nature of Sound, bo to nie jest istotą tego filmu. O, Basic Audio, tego pana też bardzo lubię, fajne artykuły pisze. Najważniejszy jest sens przekazywanych informacji, a nie sposób wypowiadania. Każdy ma inny akcent. Pracując w filmie z analizatorami spalin, rozmawiałem przez telefon z Japończykiem i powiem wam szczerze, że zupełnie nie mogłem się z nim dogadać, ponieważ jego wymowa języka angielskiego była zupełnie odmienna od tej, którą znam. Także to był handlowiec, jakiś menadżer, także proszę mi nie zwracać uwagi na wymowę, czy powiem push, czy pasz, i tak wiecie, o co chodzi. Woltomierze lampowe. Także wracając do początku tego suplementu do filmu, chodzi o to, żebyście swoje komentarze weryfikowali w oparciu o dostępne materiały, a tych materiałów jest naprawdę bardzo dużo w sieci. I są to rzetelne materiały, pisali je inżynierowie i doktorzy, także nie potrzeba opierać swoją wiedzę na forumowych wiadomościach od ludzi, którzy no, nie zawsze mają tę wiedzę kompletną i nie zawsze mówią wam prawdę. Tutaj była fajna ilustracja. I zobaczcie. Sposób działania tranzystora. Super wytłumaczone. Ok. To tak w sumie suplement do filmu. Zachęcam was do czytania książek. Naprawdę. Nie tylko opierajcie swoją wiedzę na filmach, które widzicie w internecie, ale czytajcie książki. To jest rzetelne źródło wiedzy. Nie forum, nie komentarze, ale książki. Cześć. Wielokrotnie spotykałem się z drutem aluminiowym na karkasie rosyjskich transformatorów, zwłaszcza transformatorów w rubinie i elektronie. A tutaj jest napisane, że zamienienie aluminiowego przewodu pomimo jego małego ciężaru transformatorze niskiej częstotliwości jest niepraktyczne, ponieważ nie powoduje zmiany ciężaru transformatora. Wyższa rezystywność elektryczna aluminium wymusza wzrost rozmiarów geometrycznych transformatora i jego masa, jego wies pri niezmiennej pastannej wrymieni wzrastaje, czyli rośnie jego masa przy niezmiennych stałych czasowych. I tak dalej, i tak dalej. No, wtedy tutaj była mowa o tym, że rzeczywiście stosowanie drutu aluminiowego jest niepraktyczne, a jednak Rosjanie ten drut stosowali za czasów jeszcze Sowieckiego Sojuza. Ostatnie zdanie nam mówi, że przy zastosowaniu aluminiowego przewodu dla motok, czyli dla uzwojeń, wies transformatora okazywается, czyli masa transformatora okazuje się 1,6 do 1,8 razy bolsze, czyli tyle razy większe, czym przy jedną prawodzie, czyli przy niżeli do porównania do przewodu miedzianego. A dziwi mnie to, bo mam ze 3-4 transformatory na rdzeniu U typu U, czyli z blachy zwijanej, i tam jest aluminiowy drut na tym karkasie. Może to wynikało z tego, że miedź była droga i
były braki w Rosji. No, trudno mi powiedzieć. W każdym razie książka Sykina swoje, poradnik, bo to jest poradnik dla przedsiębiorców, można by tak nawet powiedzieć, zwłaszcza ten rozdział 12, którego wam może streszczę, bo strasznie nudny jest. Jest po prostu o doborze najbardziej praktycznym i najbardziej oszczędnym doborze masy rdzenia do masy uzwojenia. Może wam go streszczę. A i tak jesteście skazani na kształtki, które są dostępne w handlu. Także nie wiem, czy warto.